Witaj, witaj na moim kanale. Jest mi bardzo miło Cię tu gościć. Dzisiaj chciałabym pomówić na temat, który jest niezwykle bliski mojemu sercu. Myślę, że jest też niezwykle bliski każdemu z nas. I chodzi głównie o konflikty. Skąd one się biorą i co można z nimi zrobić? I jak można wydobyć z nich energię? Jak można przenieść je na ten poziom, w którym one budują, a nie niszczą? I zanim przejdę do konkluzji, oczywiście na koniec, to skąd konflikty się biorą? Na pewno z różnic interesów. Ale jeżeli podejść do nich tak, że twój partner czy partnerka nie chce tak naprawdę cię ranić, ale chodzi jej czy jemu głównie o to, żeby albo dać, albo otrzymać miłość. Jeżeli wyjdzie się z taką intencją, jeżeli ma się z tyłu głowy, że tak naprawdę wszystko kręci się wokół właśnie miłości, wokół tego, żeby ją dostać albo żeby ją dać i jak w dojrzały sposób nawigować w swoich emocjach, w swoich oczekiwaniach, bo było nie było, każdy z nas jednak podświadomie oczekiwania ma. Jak nawigować w takim położeniu, żeby możliwie z jak największym szacunkiem, oddaniem, zrozumieniem umieć przyjmować miłość i dawać miłość, dzielić się nią, pomnażać ją. Jeżeli wyjść z taką właśnie intencją, to konflikty przychodzi się zupełnie inaczej. Znacznie, znacznie lepiej. I źródłami takich najgorszych konfliktów tak naprawdę są bardzo niewinne rzeczy. I to są założenia w rodzaju, ja nie będę jak moja mama czy mój tata. I kto z nas nie był w takiej sytuacji, niech pierwszy rzuci kamień, w którym nagle okazywało się, że czuje się, o kurde, powiedziałam coś takiego jak moja mama. Albo o ja, tak właśnie mówił mój tata. To są straszne momenty, co? Problem w tym, że im bardziej uciekamy od czegoś, tym bardziej nas dogania. I oczywiście założenie takiego podejścia jest dość szlachetne, bo nie chcemy powielać błędów, jakich nauczyliśmy się przy naszych rodzicach. Albo jakich nauczyliśmy się, że im przynoszą szkodę. Nie chcemy tego powielać, ale jeżeli nie mamy lepszego przykładu i sami nie wytwarzamy dla siebie tak naprawdę tych zachowań, które możemy powielać, a które przynoszą korzyść długofalowo, dobre samopoczucie i dumę z własnego zachowania i wyborów, bo są właściwymi, to niestety, ale często okazuje się, że po prostu wiemy, czego nie chcemy, ale to nie znaczy, że wiemy, co chcemy i tym samym robimy właśnie jak mama i tata. Żeby to zmienić, naprawdę trzeba sformułować to, czego się chce. Trzeba zastanowić się nad tym, w jaki sposób wygląda najlepszy możliwy obraz tego, czego chcę i jak możemy to zrobić, jak już dziś, w tej chwili, w tym momencie możemy to zrobić. Czy to są na przykład codzienne komplementy? Czy to jest na przykład codzienne wyrażanie wdzięczności? Czy to jest pielęgnowanie takiego szacunku względem siebie samych? Robienie jednej konkretnej rzeczy, ale wspólnie, chociażby przez 10 minut, niech to będzie spacer, może rozmowa o dniu, coś czułego, coś, co wiąże. Co jest takim czymś, co możemy zacząć robić już dziś, żeby ta strategia długofalowo się rozrastała i scalała nas jako związek, nas jako relacje. Drugą bardzo częstą przyczyną konfliktów w relacjach jest to, że nie chcemy ranić partnera czy partnerki i uciekamy się do tak zwanych białych kłamstewek. Czy wszystko w porządku? Tak, oczywiście. Masz ochotę iść ze mną ze znajomymi na piwo dzisiaj? Mhm. A w głębi duszy? Nie, nie mam ochoty w życiu. I o ile to tak mamy, ponownie mamy dobrą intencję z tyłu głowy, bo nie chcemy ranić bliskiej nam osoby. Ale co jeśli te właśnie białe kłamstewka długofalowo zaczynają się nam warstwiać i one potem zaczynają sprawiać, że czujemy się niedowartościowani, niedocenieni? Ty nie wiesz, ile ja dla ciebie robię, dlaczego mnie nie szanujesz, dlaczego czuję się taka porzucona, dlaczego czuję się taka podeptana, dlaczego nie dajesz mi to, co ja ci daję. Tylko skąd partner czy partnerka może o tym wiedzieć? Bądźmy uczciwi wobec siebie. Nie możemy oczekiwać, że najbliższy nam człowiek czyta nam w myślach, bo nie czyta. My sami nie wiemy często, czego chcemy. My sami mamy dużo rzeczy do zrobienia ze sobą. Mamy wiele etapów naszego rozwoju do przejścia i sami nie czaimy, gdzie jesteśmy i o co chodzi. Jak bardzo aroganckim trzeba być, żeby oczekiwać, że druga osoba będzie wiedziała za nas?
Jeżeli nie chcemy czegoś robić, to mówmy o tym. Jeżeli wychodzimy z założenia, że chcemy iść na kompromis, czego jestem kompletną przeciwniczką, bo uważam, że kompromisy to jest postawa dwojga ludzi, którzy są równo niezadowoleni w związku. Pojedziemy dzisiaj do mojej mamy, a za tydzień pojedziemy do twojej i oboje jesteśmy równo niezadowoleni. Co w tym jest fajnego? Nie mówię o tym, żeby nie jeździć, nie odwiedzać rodziców. Podaję przykład. Jeżeli godzimy się na kompromisy, to one długofalowo też wypalają związek. Białe kłamstewka są właśnie takim elementem. To nie jest nic, co służy długofalowo. Zamiast tego dajmy drugiemu człowiekowi prawdę, bo on tego właśnie by chciał. Czy ty, drogi człowieku, który teraz mnie słuchasz, chciałbyś być okłamywany? Chciałbyś wiedzieć nagle, że druga osoba godziła się na coś, czego nie chciała i robiła to, żeby cię nie zranić? No, powiedzmy sobie szczerze, pewnie nie. Pewnie jest to raczej niezbyt przyjemne. I jakim prawem później ona miałaby oczekiwać jakiejś wdzięczności z twojej strony? Za co, skoro nie byłeś tego świadomy? Więc nie rób tego. Nie rób tego. Zamiast tego przyznawaj się do tego, co czujesz, do tego, co myślisz i do tego, że to może nie być najlepszy wybór na ten moment, że niespecjalnie zgadzasz się z tą opinią albo tą propozycją, masz inny pomysł czy potrzebę i po prostu wolałbyś czy wolałabyś nie. I poproś o zrozumienie. No, najczęściej jest tak, że spotykamy się z tym zrozumieniem, więc może warto to wdrożyć w strategię dobrego prowadzenia relacji. Trzecią bardzo ważną podwaliną konfliktów jest to, że bardzo często wychodzimy z założenia, że skoro jesteśmy już tyle czasu w tej relacji, to ta druga osoba nas rozumie i oczekujemy od niej, że będzie wiedziała, czego chcemy. Bo przecież już tyle lat mamy za sobą. Bo przecież już tyle razy robiliśmy tak, a nie inaczej i tłumaczyliśmy jak Abel krowie. I mamy prawo oczekiwać. I owszem, mamy prawo oczekiwać i oczekiwania same w sobie może nie są aż takie złe, ale jeżeli czekamy w oczekiwaniu na to, że druga osoba coś zrobi i naprawdę nie robimy potem z tym nic, to my tak naprawdę zostajemy zranieni, a ta osoba mogła zapomnieć, bo ma do tego prawo. Mogła zapomnieć. Bądźmy o tyle dobrzy, wyjdźmy temu naprzeciw i ponownie przyznajmy się, że czujemy się zranieni czy w jakiś sposób odsunięci albo zignorowani i to nie jest przyjemne uczucie, ale czy pamiętasz, że obiecałeś? Czy pamiętasz, że obiecałaś? Czy pamiętasz, jak umawialiśmy się, że? A widzę, że to nie jest zrobione. Dajmy tej osobie szansę na to, żeby wywiązała się z własnego zobowiązania. To jest oddanie szacunku swoim emocjom, oddanie szacunku tej drugiej osobie i tak naprawdę wielkie, wspaniałe pole do tego, żeby się rozwinąć we dwoje. I wybaczajmy sobie nade wszystko, wybaczajmy sobie wszystkie te potknięcia, bo one i tak będą. I tak będą, a tym bardziej, jeżeli jesteście parą, która naprawdę stawia na rozwój osobisty i która chce się rozwijać ze sobą. Tym więcej tych potknięć będzie, bo rozwój jest nieskończony i zawsze jest jakaś kolejna warstwa do przepracowania. Zawsze. Ale zawsze warto stawiać właśnie na porozumienie, na intencje porozumienia. Właśnie jak zapobiegać konfliktom? Jak zapobiegać temu, żeby one eskalowały? Bo oczywiście one będą, ale niech przejdą już w momencie, kiedy pojawi się jakiś zalążek. Niech będą wtedy już zauważone. I niech ta lekcja będzie wyciągnięta już wtedy, zanim dojdzie do eskalacji. Bo tak też można, gwarantuję. Jak to zrobić? Przede wszystkim ustalcie wspólną intencję na wasz związek. Czy wiecie, dokąd idziecie jako para? Czy wasze wizje na wasze życie pokrywają się ze sobą? Czy macie wspólną wizję? Czy z kolei polegacie na kompromisach? Bo jeżeli to są kompromisy, to ponownie, to jest ograniczanie jednej i drugiej strony porówno. Okej? Ale jeżeli macie wspólną wizję życiową, jest wizja z jednej strony i jest wizja z drugiej strony i tam są wspólne elementy i one tak naprawdę was scalają, jesteście nie do zatrzymania. Jesteście nie do zatrzymania. I sprawdzajcie co jakiś czas.
Sprawdzajcie co jakiś czas, tak jak dobrą firmę się prowadzi, tak prowadzi się dobry związek. Się siada naprzeciwko siebie, sprawdza się, co pasuje, co zdaje egzamin, co przynosi radość, co przynosi wzmocnienie, co przynosi jeszcze więcej wspaniałych doświadczeń, w jaki sposób szczęście się powiela i róbcie to częściej, a co z kolei przynosi niezbyt fajne efekty, albo prowadzi do jakichś frustracji, lub po prostu nie gra. Ale pojawia się w wyniku tego, że po prostu się rozwijacie i sprawdzacie, co gra. Jeżeli są takie elementy, które właśnie nie pasują, te się odstawia. I to tyle. I dziękuję się za doświadczenie, bo przynajmniej wiecie, co wam nie służy. I w dobie takiego dobierania wspólnej intencji, wspólnej wizji na budowanie związku, nie ma takiej rzeczy, która mogłaby was zatrzymać. Opracujcie dla siebie strategię, która może być codzienną praktyką. Codzienną, prostą, piękną praktyką. Jak robić to, żeby to było przyjemne, żeby to było dobre, żeby finalnie krytykę przyjmować z wdzięcznością. Żeby finalnie wiedzieć, że kiedy pojawiają się emocje i są silne i są nieprzyjemne, to traktuje się je na zasadzie: jest! Super! Coś fantastycznego się z tego rodzi. Dobra, pogniewamy się teraz, wyplujemy sobie teraz masę jakiegoś jadu, ale ani ty, ani ja nie jesteśmy tym jadem. Ani ty, ani ja nie jesteśmy tym gniewem. Ani ty, ani ja nie jesteśmy tym czymś, co spowodowało ten gniew. Po prostu ja mam swoją historię ze sobą. Ty masz swoją historię ze sobą. I one się ścierają. I to tyle. I ponieważ formujemy swoją wizję na siebie inaczej niż to, co obserwowaliśmy w środowiskach, jakie nas wychowywały, to te historie po prostu oczyszczają się w ten sposób. I to są okazje do wzrostu. I jeżeli tak podchodzić właśnie do konfliktów, które pojawiają się w wyniku świadomie uformowanej wizji na związek, to te konflikty wita się z otwartymi ramionami. I kończą się w bardzo soczysty sposób. Zapewniam. O tym, jak przekształcić energię gniewu na to, żeby było bardzo przyjemnie potem w łóżku, też już mówiłam w jednym z moich poprzednich wideo, bardzo polecam. I tym sposobem chciałabym dojść już do konkluzji. Konflikty, jakiekolwiek by nie były, i tak będą. I tak będą się pojawiać, bo jeżeli jesteśmy ludźmi, którzy się rozwijają, no to niestety, ale musimy ścierać się z tym, że za każdym razem trafiamy do kolejnej warstwy, która wymaga oczyszczenia, bo rozwój jest nieskończony. Jeżeli trafiamy na taką warstwę, to ona wymaga rozpoznania i z tym zawsze wiąże się trochę bólu. I tu może pojawić się konflikt. Więc, no, mając na uwadze, że to jest tylko i wyłącznie moment do tego, żeby wzrosnąć, to wita się to lepiej, przechodzi się to szybciej, mądrość z tych doświadczeń ekstrahuje się znacznie łatwiej i efektywniej. I to, jakimi wzmocnionymi ludźmi jesteśmy wtedy dla siebie samych, i to, jaką piękną energię później, mając w takim właśnie epicko ustawionym związku, to, jak tę energię potem przekłada się na inne rejony swojego życia, czy to jest w rozmowie ze swoim szefem, podwładnym, klientem, dziećmi, rodziną, czy to jest w formowaniu swojej wizji na sukces, czy to jest w tym, jak budujemy swoją duchowość, jak budujemy swoje domostwo, jak budujemy swój dobrobyt i obfitość. Jeżeli wziąć tę energię, która tak pięknie się buduje właśnie w związku, wow! Ponownie jesteśmy nie do zatrzymania. Dobry związek polega na tym, że dwoje ludzi ma okazję się rozwijać i robią to z gracją i wdzięcznością. I na tym zakończę dzisiejsze wideo. I jeżeli macie jakieś przemyślenia albo chcielibyście podzielić się swoim doświadczeniem, komentujcie, udostępniajcie. Będę zaszczycona, a tymczasem życzę Wam przyjemnego dnia, wieczoru, weekendu czy popołudnia, czy o którejkolwiek oglądacie to wideo. Trzymajcie się, kochani, życzę Wam przyjemnego, soczystego czasu i do usłyszenia, do zobaczenia już wkrótce.